Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj! Ponad 7 lat zajęło polskiemu sądownictwu bezapelacyjne uznanie, że pani Nitek Płażyńska nie musi jednak przepraszać pewnego Niemca. Za co miałaby go przepraszać? Za to, że gdy był jej pracodawcą, mówił: jestem hitlerowcem i mam chęć pozabijania wszystkich Polaków. Ale się porobiło. Hans G. będzie musiał zapłacić 50 tysięcy złotych na patriotyczny cel i przeprosić panią Natalię. Łatwo jednak nie było. Początkowo wysoki sąd był tak wysoko, że nie był w stanie dostrzec dla wszystkich normalnych ludzi oczywistych oczywistości. No jeszcze jakiś czas temu to polski sąd groził tej kobiecie aresztem za to, że nie chciała przeprosić byłego pracodawcy. Za to, że deklarował chęć pozabijania Polaków, czyli również ciebie, i twojej żony, i twoich dzieci, no i z pewnością mnie. Gdański sąd nie tylko nie nakazał Hansowi wyczyszczenia szczoteczką do zębów autostrady A2 do samego Berlina, ale nakazał Natalii Nitek-Płażyńskiej, by przeprosiła swojego byłego niemieckiego pracodawcę za potajemne nagrywanie go, gdy ubliżał Polakom. Tak, nasza rodaczka, która domagała się elementarnego szacunku względem siebie i własnego narodu, miała pójść siedzieć. Gratuluję pani Natalii stalowych nerwów. Tego, że była pani tak bardzo zdeterminowana w tej walce, bo przecież nie chodziło pani o siebie, ale o wartości wyższe. No a taką wartością bez wątpienia jest naród. Proszę jednak wybaczyć pani Natalio, ale w mojej ocenie nie jest to żadne zwycięstwo. To nie jest wygrana, chociaż zapadł wyrok, który przywraca pani spokój. No, ale w szerszym kontekście cieszyć się z niego nie mogę, a nawet nie potrafię. I nie chcę. 7 lat. Przecież 7 lat polski wymiar sprawiedliwości nie mógł zamknąć sprawy tak banalnej i tak oczywistej. O sprawy, której jako dowód przedstawiła pani nie jakiegoś tam jednego świadka czy jednostronne zeznanie, ale nagranie wideo. Na tym nagraniu widać, jak jakiś facet wrzeszczy do was jak opętany, pięknie naśladując komendanta jakiegoś obozu koncentracyjnego. Mógł założyć tylko mundur po dziadku i wszystko by się zgadzało. Patrząc więc na to szerzej, uważam, że nie jest to żadne zwycięstwo, ale totalna klapa. No, sromotna porażka sądownictwa. Wydarzenie świadczące o słabości państwa i dowód na miałkość tego, co pozostało jeszcze z naszego narodu w ogóle. Pomyślmy tylko. Jest XXI wiek. Pracodawca, Niemiec, na nie swojej ziemi, mówi do polskich pracowników, że ich pozabija za to, że są Polakami i na koniec wrzeszczy, że jest hitlerowcem. Pani Natalia to nagłaśnia. Jako jedyna się pani buntuje. Ale nie on, tylko w ocenie polskiego sądu pani ma zapłacić karę. Nie on. I to pani groziła przecież odsiadka, nie jemu. Z czego mam się cieszyć? Pod tym sądem powinna być jakaś manifestacja polskości, jakiej świat nie widział. I faktycznie nie widział, bo nic takiego miejsca nie miało. Wiecie, co by się działo, gdyby jakiś podobny dureń, ale tym razem na przykład z polskim obywatelstwem, powiedział do swojego niemieckiego, a już broń Boże, żydowskiego pracownika, że jest nazistą, hitlerowcem i ma chęć zrobić to samo, co szef pani Płażyńskiej? Co by napisały wtedy TVN-y i Onety? Wyrok zapadł 10 sierpnia, w czwartek, przed południem. No to sprawdźmy, jak wyglądały portale tego dnia. Na przykład Onet. Bardzo proszę, do godziny 16. Niestety, wiadomość o skazaniu niemieckiego troglodyty nie była wystarczająco interesująca. Skrolujemy dalej. Dalej. Nic? Naprawdę? Cóż, skoro nie u Niemców, to może u Amerykanów. Przejdźmy na ich portal. TVN24. Też nic? Niemożliwe. Przecież cała prawda całą dobę. Przecież prawa człowieka, no ludzie, święci, konstytucja, demokracja, coś. Nie ma. Czy pan G. nadal ma aspiracje, żeby zabijać Polaków? Tego z pewnością się nie dowiemy. Przynajmniej na razie. Ale wiem jedno. Sami swoim niedbalstwem kręcimy na siebie bat. Pamiętam, gdy kilkanaście lat temu jako bardzo młody reporter radiowy powiedziałem na antenie, że rażą mnie nieścisłości wszechobecne na tablicach rozsianych po całej Warszawie, a upamiętniających powstanie warszawskie. Dostałem od swojego szefa niezłą burę. Szydził ze mnie później, że mam kompleksy, że wojna minęła, że świat jest inny, no i inne takie dyrdy małe. Tak dokładnie było. A cóż takiego powiedziałem?
Powiedziałem, że na tych tablicach nie ma słowa o Niemcach. Że nazwa narodu, który demokratycznie wybrał do władzy psychopatę z wąsem, została wyparta przez słowo wytrych, czyli enigmatyczne określenie hitlerowcy. Marek, to są jakieś teorie spiskowe, może jeszcze masoni. Tak mi mówili, jak Boga kocham. I gdy jakiś wewnętrzny imperatyw kazał mi się przeciwko temu zbuntować i z dumą obwieściłem na antenie, że tak nie powinno być, dostałem po łapach. Wtedy zabolało, pamiętam, do teraz. Jest więc do dziś po Warszawie rozsianych około 200 tablic pamiątkowych według projektu Karola Tchorka z 1949 roku i pojawiały się kolejne do późnych lat 50. Nie ma na nich żadnych informacji o tym, że byli to Niemcy. Cóż możemy na nich znaleźć? Że na przykład w tym miejscu hitlerowcy zabili około 30 tysięcy cywilnych mieszkańców takiej i takiej dzielnicy. W tym miejscu hitlerowcy zabili 100 osób. Na tym placu zginęło z rąk hitlerowców 600 Polaków. Od tamtego dnia, w którym zostałem wyśmiany za upomnienie się o gołe fakty, minęło 16 lat i po tych 16 latach czytam wywiad z kanclerzem Scholzem, a później treść tweeta, którego opublikował, i to z maja tego roku. Zobaczcie. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Jeszcze raz. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Może jeszcze raz. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone. Przez kogo? Sami wybrali sobie tę władzę. Nie było żadnej okupacji, więc nie ma mowy o wyzwoleniu. To myśmy was obalili. Teraz już oficjalnie, prawda? Można, panie kanclerzu, bo kasa zapłacona, Rzymianie dostali do kieszeni i odpowiedzialność historyczna nie istnieje. Ile lat potrzeba, żeby zatrzeć pamięć i usunąć z historii oczywiste fakty niczym Stalin Jeżowa ze słynnej fotografii i to bez Photoshopa? Ale nie tylko Niemcy grają w tę grę. Zresztą bardzo niebezpieczną grę o nazwie gumkowanie. Czasem prawdę historyczną można kupić za pieniądze. Czasem sprzedać za dobre relacje. Można też żądać zbiorowej amnezji od narodu z powodu strachu i lęku. Tak przecież dzieje się dzisiaj z Wołyniem. A w tej sprawie nie są winni Niemcy. Tylko słaby prezydent, za którego ponownie przepraszam. Chociaż Trzaskowski wcale nie byłby lepszy. No i miękkie państwo, które sprawia, że nie tylko Ukraińcy, ale i Litwini nami pomiatają. Gdzie było państwo polskie, kiedy polityka litewska polegała na tym, aby zmieniać nazwiska Polaków tam mieszkających? Już nie mówię o pożal się Boże prezydencie Komorowskim, pamiętajcie, choć tu szogunie, który nazwał Polaków mieszkających tam od wieków Polonią. Oni nie mają mózgów. Przy okazji, a propos Wołynia, polecam waszej uwadze akcję prowadzoną przez Wszechpolaków, z której to organizacji sam wyrastam. Myślę, że warto wesprzeć. Link znajdziecie poniżej. Tak sobie myślę, że może się czepiam. Może to już jest starość. Ostatnio też odwiedziłem okulistę. Może nie jest to jakaś specjalna wada? Ale jednak okulary na nos musiałem włożyć. Więc może się czepiam, ale jestem ciekaw waszej oceny. Bo dla mnie ta sprawa jest czytelna. Za kilkanaście lat Niemcy ciężaru winy na sobie już nosić nie będą. A kto wie, może jak i my będziemy zbyt słabi, to weźmiemy ochoczo odpowiedzialność za współudział, za to tylko co będą chcieli. Powiedzą o nas wszystko. Na przykład niedawno wracając z nadpolskiego morza, przejeżdżałem przez Szczutowo, nadmorską miejscowość, w której pomiędzy wrześniem 1939 a grudniem 1944 roku Niemcy założyli, jak się później okazało, najdłużej działający obóz koncentracyjny. No, najdłużej poza terytorium swojego nieszczęsnego wówczas kraju, morderczego kraju. Już 2 września 1939 roku pojawili się tam pierwsi więźniowie. Ale nie o tym. Nigdy nie byłem w tym obozie. Zresztą jedyny obóz, który odwiedziłem, to Gross-Rosen. Od tamtego czasu, gdy byłem dzieckiem, minęło wiele lat i już nigdy się w takim miejscu nie pojawiłem. To mnie po prostu przeraża i ogromnie zasmuca. A historię znam na tyle, żeby wiedzieć, kto i co komu tam robił, więc nie muszę tam być na miejscu. Nie muszę widzieć tych wszystkich butów, tych zabawek dzieci. Po prostu nie chcę. Wiem.
kto był złym człowiekiem. Tej informacji natomiast nie otrzymają kierowcy, turyści, którzy są w okolicy Szczutowa. Sporej wielkości znaki drogowe informują bowiem już na kilkadziesiąt kilometrów przed wjazdem do miasta o tym, że jest tam muzeum. Muzeum Szczutow. Jak ktoś nie wie, to co? Co jest w tym muzeum? To jest muzeum rybactwa? Kopalnia soli? Można tam zobaczyć kutry rybackie? Co tam jest? Co to jest do jasnej cholery Muzeum Szczutow? I dlaczego nie można było napisać dawny niemiecki obóz śmierci Szczutow za 1500 metrów? Dawny niemiecki obóz śmierci Szczutow. 5 wyrazów. Dlaczego nie można było tego napisać? Bo decydowały o tym władze Gdańska? Bo Niemcy nie życzyli sobie, abyśmy pisali na tablicach takich informacji? Może już jestem wariatem. A może nie. I wszyscy dookoła są wariatami, którzy uważają inaczej. To się okaże, ale uważam, że Niemcy mają wobec nas dosyć ciekawe plany gospodarcze. I tylko czekają na to, aż uwolni się odpowiednia atmosfera wokół Rosji i znów będzie można podać im rękę i rozpocząć gospodarczą rywalizację. Tak coś czuję. Marek Miśko. Czuwaj! Na odchodne. Nie jest oczywiście tak, że mamy się poddawać. Kiedyś przy Respect Us udało nam się puścić ciężarówki z takim oto napisem. Podczas II wojny światowej Polacy uratowali ponad 100 tysięcy Żydów. Kursowały pomiędzy Polską a Niemcami, Szczecinem a Hanowerem, Hamburgiem i Berlinem. Pisał o nas wówczas CNN i Europejska Agencja Euronews. Ale powiem wam, kto najbardziej protestował. Skąd, panie Miśko, wziąłeś tę liczbę 100 tysięcy? Wcale nie byli to Niemcy, ale ludzie piszący po polsku. Czy Polacy? Nie mi oceniać, ale nie byłbym taki hop do przodu w ocenianiu. Bo polskość to pewien żywioł. Jak mysz rodzi się w stajni, to nie jest koniem. Siła jest w nas, w tych, co wiedzą, skąd są, kim są i dokąd idą. Czy się to komuś podoba, czy nie? Odwagi. Czuwaj! Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem mojej działalności, będę zobowiązany. Link, jak to zrobić, znajdziecie poniżej. Marek Miśko. Czuwaj!